Hej, z tej strony Kuba Maurycz. W tym odcinku Zapytaj Trenera chciałbym porozmawiać o kilku aspektach dotyczących węglowodanów. Zobaczmy, że ten makroskładnik żywieniowy tak naprawdę troszeczkę inaczej obraca się w naszym organizmie niż do tej pory namówiono. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Jeżeli chodzi o węglowodany w diecie człowieka, no to jest tutaj bardzo dużo mitów czy też niedomówień, które powstały na ten temat. Zacznijmy może od samej takiej definicji akademickiej. Węglowodany skrobiowe, które my zjadamy w postaci różnego rodzaju płatków, bulw czy też innych nieobrobionych zbóż, będą u nas trawione do formy najprostszej, a więc do glukozy. I mówi się, że glukoza jest najprostszym paliwem energetycznym dla człowieka. Faktycznie jest to prawda. Glukoza jest najbardziej biodostępnym paliwem dla człowieka, co nie oznacza jednak, że musimy je ładować w każdym miejscu, w każdym czasie, dla każdej osoby. Mózg może równie dobrze, bardzo fajnie funkcjonować na ciałach ketonowych, może być zasilany przez inne substancje. Generalnie tendencja jest taka, że im osoba jest bardziej aktywna fizycznie, tym więcej musi tych węglowodanów dostarczyć. Dlaczego? Ponieważ one spalają się szybciej, szybciej uzupełniają poziom energii, ale również niestety aktywują insulinę, która aktywowana w zbyt dużym udziale jest przyczyną wielu jednostek chorobowych dla nas. Mówi się też często, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i powinniśmy go zacząć właśnie od węglowodanów. Też jest to koncepcja nieco chybiona. Pamiętajmy, że z rana mamy do godziny czasu po wstaniu około 20-30% wyższy poziom kortyzolu niż w trakcie dnia normalnie. Wyższy poziom kortyzolu jest skorelowany z efektem insulinoopornościowym, a więc zwiększa tendencję do przemiany tych nadmiernych węglowodanów w postaci tkanki tłuszczowej, a nie do zasilenia naszych rezerw glikogenu mięśniowego. W związku z czym podanie węglowodanów od samego poranku może wpłynąć negatywnie na poziom naszej insuliny oraz na skład naszego ciała. Dużo lepszym pomysłem jest rozpoczęcie śniadania od białek i tłuszczów. I powiedzcie mi, któż z Was nie lubi jajecznicy usmażonej sobie na boczku? No właśnie, jest to chyba dużo lepsza opcja. Jest to śniadanie smaczne, syte, bogato energetyczne. Natomiast zostawia nam pole do popisu na insulinę na kolejne godziny czasu. W tak zwanym systemie carb backloading myślę, że pierwsze dwa posiłki powinny być typowo białkowo-tłuszczowe, a więc pierwszym z nich może być chociażby jajecznica, drugi może być to koktajl powiedzmy z awokado na mleku kokosowym z niewielką ilością węglowodanów. Powiedzmy banan, trochę owoców leśnych dla smaku, odżywka białkowa i jesteśmy też usytuowani w pełnowartościowym, smacznym posiłku, który też szybko w nas wchodzi i nie obciąża naszego żołądka, ponieważ jest on płynny lub też półpłynny. Kolejne posiłki, które będziemy zjadali w trakcie dnia, powinny już wtedy zawierać węglowodany złożone, a więc komosa ryżowa, ryż, kasza gryczana, kasza jaglana, inne produkty, które nie zawierają glutenu, świetnie będą się ku temu nadawały. Pamiętajcie, że ciało potrzebuje trochę czasu na to, żeby zamienić swoje rezerwy energetyczne w glikogen. Jest to zazwyczaj około 8 do 12 godzin. W związku z czym my węglowodany, które będziemy zjadali od popołudnia aż do posiłku kolacyjnego, dadzą nam odpowiedni poziom energii nawet na jutrzejszą poranną sesję treningową, którą w tym wypadku możemy nawet wykonać na czczo, bez żadnego zapotrzebowania energetycznego z perspektywy jakiegoś śniadania. Co jeszcze możemy powiedzieć? Węglowodany w ramach swojego trawienia stymulują nam insulinę, ale również doprowadzają do akumulowania tryptofanu w naszym mózgu, który działa na nas trochę usypiająco. O ile nie jest wskazane, żeby przed jakimś dużym wysiłkiem fizycznym czy też umysłowym zjadać duże ilości węglowodanów, o tyle na kolację, kiedy idziemy już w fazę spoczynku, chcemy się dobrze i głęboko wyspać bez żadnego wybudzania w trakcie nocy, węglowodany podane właśnie w tej porze dnia będą pięknie się nam metabolizowały. W związku z czym zacznijmy trochę inaczej niż do tej pory mówiono. Zacznijmy dzień od białek i tłuszczów, a kończmy dzień węglowodanami. Kwestie typu węglowodany powinny być zjadane do 14, bo później metabolizm zwalnia, bla, 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 bla. Można wstawić sobie między bajki. Tłuszcze jako te bogato energetyczne powinny być dostarczone z rana, kiedy organizm jest nastawiony na wysokie tempo przemiany materii. To jest już bardziej trochę słuszne. Co prawda nie do końca chodzi o to, żeby zasilić nasze tempo metabolizmu, które z rana jest dosyć mocno ponakręcane. Chodzi bardziej o to, żeby nie stymulować insuliny i jak najszybciej zaniżyć stężenie kortyzolu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do dyskusji, do udostępniania filmów oraz o pisania Waszych sugestii, co chcielibyście zobaczyć w kolejnej serii Zapytaj Trenera z moim udziałem. Pozdrawiam.